Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witam Was z moimi nieuczesanymi, rozczochranymi włosami. Moi drodzy, w tym materiale zaprezentuję Wam, co w ogóle znajduje się tutaj, w tym Cyberpunku 2077, bo pewnie jesteście ciekawi, ponieważ jest tu nie tylko i wyłącznie gra, ale też parę innych rzeczy. Tak więc, tak to nazwijmy to ochronne coś. Nie wiem, czy widać, może sobie zatrzymacie, przeczytacie, ale nie wiem, czy widać, radziłbym nie zatrzymywać i nie czytać, chyba że no, coś widać albo nie widać. Jak nie widać, no to trudno. Dobrze, moi drodzy, co my tu mamy? Otóż mamy tak. Pierwsza rzecz jest to kompendium wiedzy o świecie gry, czyli coś, co raczej z reguły nie ma w tych, no, w pudełkach, że tak powiem. Wyleciała mi słowowa z tego, z głowy. Mamy kompendium wiedzy dla osób, które świata nie znają. Nie ukrywam, że dla mnie, dla osoby, która zagrała w grę, dopiero później zakupiła wersję pudełkową. Nie ukrywam, że jest to dość, że tak powiem, niewielki, ale jednak mimo wszystko znaczący w pewien sposób dodatek, urozmaicenie ogólnie tego świata cyberpunka. Dalej, moi drodzy. Dalej z kolei mamy mapę. Mamy mapę Night City, czyli mapa Night City, czyli po prostu mapa nocnego miasta, która wygląda, nie wiem, jeszcze mogę rozłożyć? Nie. Wygląda w ten oto sposób. Każdy, kto ma, może sobie, nie wiem, powiesić albo co zrobić. Swoją drogą, szkoda, że tutaj nie ma zaznaczonych punkt szybkiej podróży. Kto wie, może po osiągnięciu byłoby szybciej. Oprócz tego mamy też kilka tak zwanych litografii. Dobra. Właściwie bardziej może nie tyle co litografii, a pocztówek. Dobrze wam to pokazuje w ogóle? W sumie są trzy. Pierwsza jest taka, ale nie wiem, czy widać w ogóle. Może będzie dobrze widać, może nie. Nie wiem, dajcie znać, czy w ogóle coś tam widać, nie widać. O, może w ten sposób? Coś widać? Dobra. Druga pocztówka z Night City jest taka, proszę bardzo. No, coś widać. Myślę, że mam nadzieję, że tak. A jeszcze, żeby... O, może będzie widać. Nie wiem, zobaczymy. Dajcie znać, czy w ogóle coś widać. Jak nie widać, no to trudno. Proszę bardzo, trzecia pocztówka z Night City. W ten sposób wygląda. I pocztówki zabezpieczone taką plombą. Nie wiem, chyba to jest plomba. Nie mam pojęcia. Od razu sobie... Nie chcę tej plomby rozwalać. Czy ja mogę? Halo? Chyba nie. Chociaż z drugiej strony, kto wie? Ja pierdolę. Dobra, cięcie. Aha, dobra. Udało się. Jest plomba. Jest plomba na miejscu. Można iść dalej. Przy okazji, przed chwilą miałem komunikat, że za chwilę bateria mi zdechnie. No, mówi się trudno. No i oczywiście samo pudełko z grą. Możecie, nie wiem, mam nadzieję, że coś tam przeczytać. Możecie, mam tutaj, o właśnie, tu w tym miejscu coś tam widać. Nie wiem. Pudełko, jak widzicie, żeńska V. Jak się w środku prezentuje pudełko? No otóż, moi drodzy, co my mamy w pudełku? Jeszcze właśnie, nie wiem, czy mówiłem, pokazywałem, chyba tak w update'cie.
Proszę bardzo, tu jeszcze może, jak ktoś chce, może sobie zmienić okładkę. Całkiem fajny bajer, muszę przyznać. Do tego w środku pudełka mamy naklejki. Mamy też informacje, takie od Redów, od czerwonych, pewnie od Marsjanie. No i możemy wejść na sklep, coś tam z cyberpunkiem sobie kupić, Wiedźminem i tak dalej. W ogóle to się może, to się tu zmieści? Nie, to się tu nie zmieści. Okay. Wszystko jasne. I co ciekawe, w grze. Mamy dwie płyty. Jak widzicie, jest to płyta 1. I tutaj znajduje się płyta 2. Żeby nie było, proszę bardzo, dwie płyty, że coś zmyślam. Są dwie płyty. No, tak moi drodzy, prezentuje się na dobrą sprawę Cyberpunk 2077 w wersji fizycznej. Mam nadzieję, że te materiały, które dla Was nagrałem, w sumie przyjemnością było dla mnie, że tak powiem, odtwarzać to wszystko i tak dalej. Jeszcze raz powiem tak. Jeżeli nigdy nie graliście w Cyberpunka, naprawdę warto, polecam, zachęcam. Jeżeli tak jak ja przez pierwsze półtora roku hejtowaliście, no to myślę, że ten hejt był słuszny. Jeśli przez kolejne pół roku być tak jak ja, zastanawialiście się z zamiarem, a może jednak wypadałoby sprawdzić, zobaczyć jak to teraz wygląda, i przez pół roku nie wiedzieliście, czy się zdecydować, czy nie. Co jest, kurwa, co mi tutaj blokuje? Nie wiem, jakieś dziadostwo. Cholera wie. To moim zdaniem warto. Warto zakupić. Mogę Wam ten tytuł polecić, Cyberpunka. Zresztą, jeśli wiecie, co jest w pudełku, to dajcie znać, czy byście kupili edycję cyfrową, czy może edycję pudełkową, czy może macie edycję pudełkową, czy też macie edycję cyfrową. Moi drodzy, to tyle w tym materiale. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale. Trzymajcie się i pa, pa.